Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Bogna Bednarz, Partia Zielonych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zarząd Opolskiej Partii Zielonych, tak? Dokładnie, koła. Tworzymy Opolskie Koło Partii Zielonych. Jestem współprzewodniczącą. Jest to bardzo prężna partia, która ma nawet kandydatkę na prezydenta. Jak idzie zbieranie podpisów pod Anną Grodzką? Zbieramy. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać to 100 tysięcy podpisów. Ale nie tylko w Opolu, w całym kraju. Tak, dokładnie. To jest taki... Ta kandydatura Anny Grodzkiej to jest coś takiego, nie wiem, pokazowego, czy wy liczycie, że ona faktycznie jakieś, że tak powiem, szanse ma na to, żeby to stanowisko zająć? Znaczy liczymy, przede wszystkim uważamy, że to jest dobra kandydatka. Też nie chcemy, żeby była postrzegana tylko jako osoba transseksualna, również jako osoba społeczna, działająca na rzecz na przykład związków zawodowych, praw pracowniczych. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o promocję i też nie ukrywamy tego, że to jest wstęp przed wyborami do parlamentu. A to nie jest taka trochę prowokacja z waszej strony? Dlaczego? Dlatego, że tak powiem, znowu ten pryzmat... jakby głośniej, tak? No nie wiem, Robert Biedroń został prezydentem Słupska i nagle Słupska jest w mediach najwięcej po Warszawie. Chociaż jest to miasto, no, z całym szacunkiem, ale niezbyt strategiczne na mapie Polski. No bo patrzę się przez ten pryzmat tej orientacji seksualnej. Ja tutaj uważam, że tak nie powinno być. Też przede wszystkim właśnie w kampanii pokazujemy inne atuty Anny Grodzkiej. A jak ludzie reagują, jeśli podchodzicie do nich i prosicie o złożenie podpisu? Bardzo różnie. Bardzo różnie, albo uciekają i zupełnie nie chcą z nami rozmawiać, albo właśnie taką entuzjazmem. Straszycie ich? Nie? Bo Grodzka prezydenta, to nie, ja wolę. No, się tak troszkę, niektórzy tak się zachowują. Nie chcą w ogóle słuchać na przykład, co ta kandydatka reprezentuje sobą i co możemy o niej powiedzieć, tylko jakby ten taki właśnie schemat, że ta osoba jest transseksualna. I zupełnie się odcinają. A kto ucieka? Uciekają starsi, młodsi, nie wiem, ci co w klapie mają znaczek chyba PiSu czy ma... Platformy? Jest jakiś taki, ludzie taka chyba linia podziału? Nie chodzą tutaj z klapkiem, ze znaczkiem PiSu. Nie ma takiego podziału, tak? Bo są osoby starsze, które się podpisują, są młodsze, które uciekają i nie ma tutaj, jest różnie, także... Czy starsi bym zrozumiał, a u młodszych wychodzi jakaś nietolerancja? Znaczy, nie ma reguły, o tak, że zarówno w tych obu grupach wiekowych są osoby, które nie chcą i są osoby, które chcą. Czy Partia Zielonych często słyszy pytanie, jak będzie wyglądała para prezydencka, jak Anna Grodzka wygra wybory? znowu ten pryzmat, tak? No ja bym jednak od tego odchodziła, także chciałabym, życzę sobie, żeby bardziej częściej zadawano pytania o program i o to, co Anna Grodzka chce zrobić, a nie o tą kwestię jej orientacji i transseksualności. Zostawmy wielką politykę i zajmijmy się tym, co jest bliżej Opolan, no, Polska Inicjatywa Uchwałodawcza. Dzisiaj Partia Zielonych robi konferencję, na której, że tak powiem, powie co właśnie na temat tej inicjatywy. Tak, ja może opowiem, czym jest Opolska Inicjatywa Uchwałodawcza. Jest to projekt uchwały obywatelskiej, który mówi o tym, aby zmniejszyć ilość podpisów wymaganych pod projektem uchwały obywatelskiej, które trzeba zebrać. Do tej pory jest to 500 podpisów. My uważamy, że jest to za dużo. Chcemy ten próg zmniejszyć do 200 podpisów. Jednocześnie nasz projekt uchwały mówi o tym, aby zmienić zapis o tym, że muszą być to osoby, które są na stałe zameldowane w Opolu i mają czynne prawo wyborcze, na zapis, który mówi, że muszą być to osoby, które mają tylko czynne prawo wyborcze. W tej chwili mamy taką sytuację, że osoba może iść do wyborów w Opolu, może decydować, kto na przykład będzie prezydentem, a nie może wdrażać swoich pomysłów na przykład za pośrednictwem, za pośrednictwem projektu uchwały obywatelskiej. 500 to jest taka bariera, której nie da się przekroczyć? Da się. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia nam się
uda zebrać te 500 podpisów, aczkolwiek można powiedzieć, że jest, może być to dla niektórych osób zniechęcające. Tak? Nas na przykład jest dużo. Jesteśmy jednak partią polityczną, może małą, ale jednak. Mamy zaplecze, ale też mogą być pojedyncze osoby, które chcą taki projekt wnieść i ta liczba może być dla nich zniechęcająca. Na przykład ja podam, na przykład przytoczę taką sytuację, że nie wiem, zmiana nazwy na bardzo małej, krótkiej ulicy i takim mieszkańcom by było ciężko zebrać to 500 podpisów. Bo na przykład na tej ulicy nie mieszka 500 osób. Tak. Dokładnie. O to chodzi. Nie wiem, czy kwestia jakiegoś placu zabaw, czy na przykład świetlicy między dwoma blokami. To może jest potrzebna. Mała społeczność chce to zrobić. Z drugiej strony, czy ta bariera 200 podpisów nie będzie za mała? No bo nie wiem, mieszkańcy Ozimskiej skrzykną się nagle i zrobią jaja, że oni chcą, żeby Ozimska nazywała się ulicą Mao Tse-tunga. Dobrze, ja wyjaśnię. Podpisów zbierają na większej imprezie. Dobrze, ja wyjaśnię, jak to wygląda. To, że oni zbiorą te 200 podpisów, to nie znaczy, że ta ulica zmieni będzie od razu. Mao Tse-tunga. Tak, dokładnie. To by dziwnie sąsiadowało ze skwerem Kaczyńskiego, który przy tej ulicy. Skwer Kaczyńskiego przy ulicy Mao Tse-tunga. Więc może skończę. Następnie taka uchwała, pod którą nawet zbiorą 200 podpisów, zostanie podjęta pod obrady Rady Miasta. Musi mieć opinię zarówno skarbnika miasta, jak i prawnika. Także to jest tak, że nawet jak zbieramy to 500 podpisów, męczymy się, to ta uchwała może od razu odpaść. I to jest zniechęcające. Moim zdaniem jest taką barierą, że jeżeli kogoś coś takiego raz spotka, że będzie się męczył, będzie składał swój czas, energię i taka uchwała zostanie od razu odrzucona, nie będzie mieć później mobilizacji, żeby dalej działać. Problemem tego jest to, że później i tak radni podejmują decyzje, tak. I na których, że tak powiem, żadnego wpływu no, nie mamy. Nie. Dopiero za 3,5 roku, jak będą kolejne wybory. Dokładnie. To nie zniechęca ludzi do takiego obywatelskiego działania? Podczas zbierania podpisów, no, nas nie zniechęca, ale podczas zbierania podpisów były takie głosy, tak, że ktoś nie do końca może chce się podpisać, może właśnie to nic nie przyniesie i tak nic nie zrobicie, bo mają takie doświadczenia z obserwacji polityki. Prezydent Wiśniewski z wami współpracuje, jest na tak, jeśli chodzi o tę inicjatywę? Mamy nadzieję, że będzie na tak. Dzisiaj jest spotkanie o godzinie 11 w ratuszu. Można powiedzieć, że troszkę z inicjatywy pana prezydenta Wiśniewskiego, ponieważ na łamach prasy powiedział, że on z chęcią porozmawia z panem Adamem Pieszczukiem, który również jest w zarządzie Opolskiego Koła Partii. Powiedział, że porozmawia, nie powiedział, że poprze. Powiedział, że porozmawia. Ale mam nadzieję, że poprze. Tym bardziej, że w kampanii prezydenckiej podczas debaty w NTO pan Arkadiusz Wiśniewski powiedział, że to będzie pierwsza rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, którą on zrobi, jak zostanie prezydentem. Jest to nagrane, można to zobaczyć u nas na profilu, mam wrzuconego linka. No, czekamy już 3 miesiące i no, nic się nie stało. Dobrze, to jeszcze na koniec pytanie. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy tutaj o parkowaniu na ulicy Koraszewskiego. Wtedy też taka inicjatywa z waszej strony wyniknęła, żeby przywrócić poprzedni stan. Tak. Udało się? Nie. Ale uważam, że moje działanie przyniosło efekty, tak? Może nie takie jak zamierzałam. Niestety otrzymałam od prezydenta jeszcze wtedy Zembaczyńskiego negatywną odpowiedź. Nie zgadzałam się z uzasadnieniem, no ale już to był koniec kadencji. Tak, walczymy dalej, ale chciałam powiedzieć, co osiągnęłam, ponieważ prezydent Wiśniewski poprzez zainteresowanie społeczeństwa, tutaj pan Olaf Gałecki, który prowadzi bloga, zapytał się podczas debaty prezydenckiej, czy co prezydent przyszły twierdzi o sprawie na tej ulicy i padła deklaracja jasna, że panu Arkadiuszowi się to nie podoba i on chce to zmienić. I znowu minęły 3 miesiące, nic się nie stało. Ja jeszcze gdzieś tam z zapasem czasu czekam, ale dalej będę egzekwować tą obietnicę. Mam nadzieję, że na Koraszewskiego mieszka co najmniej 200 osób, które będą się mogły podpisać pod projektem uchwały. Ciężko. Ostatnio udało się zebrać 49 podpisów, ale będziemy działać. Dziękuję bardzo. Bogna Bednarz, Partia Zielonych, była gościem w drugiej kawie. Dziękuję. I Wojtuś. Dziękuję.